Październik 1111 roku przed naszą erą. Złodzieje plądrują grobowce faraonów. Święte miasto Teby jest wstrząśnięte skandalem. Biedny robotnik zostaje aresztowany. To się zdarzyło naprawdę. Notatki ze śledztwa przetrwały 3000 lat. Ale ten proces nie jest zwykłą sprawą kryminalną. To element walki o wpływy między dwoma przeciwnikami politycznymi. Robotnik jest kozłem ofiarnym. Wie dostatecznie dużo, by zniszczyć najbardziej wpływowych ludzi w Egipcie. Starożytni Egipcjanie, odcinek drugi, rabusie grobowców faraonów. Głęboko pod tebańskimi wzgórzami spoczywa ciało faraona. Sobek Emsaf nie żyje od 500 lat. Ktoś jednak chce zakłócić jego podróż przez zaświatę. Rabusie grobowców szukają pochowanych wraz z królem legendarnych skarbów. Nie cofną się przed niczym. W akcie świętokradztwa okradają nawet zmumifikowane ciało króla. To więcej niż kradzież. To zbrodnia przeciwko bogom. Ich dusze będą przeklęte na wieki. Ale złodziei obchodzi jedynie życie doczesne. Żaden królewski grobowiec nie jest bezpieczny. Kamieniarz Amen Panefer, mający na utrzymaniu rodzinę, należy do gangu. Teby są religijną stolicą Egiptu. To rozległe miasto liczy 60 tysięcy mieszkańców. Władzę sprawuje w nim wpływowa klasa bogatych arystokratów i kapłanów. Amen Panefer jest źle opłacanym robotnikiem. Należy do półświatka, który korumpuje święte miasto. W mieście kwitnie handel świętymi przedmiotami skradzionymi z grobowców egipskich faraonów.
Dotąd Amen Panefer dobrze sobie radził. Bak URL, szef policji, nie boi się zemsty bogów. Można go przekupić. Kamieniarz wierzy, że dzięki łapówce uniknie kłopotów, ale dni jego wolności są policzone. Około 150 lat temu, prawdopodobnie na terenie Teb, odnaleziono papirusowy dokument. To zapis procesu Amen Panefera, kamieniarza, który okradał grobowca. Rok 16, trzeci miesiąc pory wylewu, dzień 22. Amen Panefer, syn Inher Nachta, kamieniarz, został doprowadzony przed sąd. Wraz z relacją z procesu znaleziono także 5 innych dokumentów. Wszystkie razem dają ciekawy obraz niezwykłego śledztwa. To prawdziwa historia jednego z dwóch najpoważniejszych skandali związanych z okradaniem grobowców w Egipcie. Sprawa ciągnęła się przez wiele dni ponad 3000 lat temu. Czytając pomiędzy wierszami relacji z procesu Amen Panefera, można ujrzeć obraz skorumpowanego świata, w którym nie było nic świętego. Po drugiej stronie Nilu znajduje się królewski cmentarz. Od 400 lat Dolina Królów jest miejscem ostatniego spoczynku faraonów. Wykuwanie i dekoracja grobowca Ramzesa IX trwa od 16 lat i zakończy się po śmierci króla. Ten sekretny grobowiec został wykuty w zboczu skały i ozdobiony przez najzdolniejszych rzemieślników Egiptu. Malarz Penta Ueret należy do 60-osobowej ekipy. Jest jednym z najlepszych artystów w królestwie. Dlatego go wybrano. To praca na całe życie, którą przejmie po nim syn. Egipcjanie wierzą, że pomyślność Egiptu zależy od tego, by nic nie zakłócało spokoju faraonów pochowanych w Dolinie Królów. Prace są prowadzone według planów sporządzonych na ostrakach lub niewielkich fragmentach papirusu. Budowniczy z Doliny Królów mają dostęp do największej kolekcji skarbów na świecie. Na wszystkie te skarby czeka chłonny czarny rynek. Gdy pokusa jest tak wielka, nie można ufać nawet najlepszym pracownikom. Thank you.
Hor Sheri jest skrybą nekropolii w Dolinie Królów. Sprawuje także nadzór nad pracami i odpowiada za każdy aspekt budowy, od materiałów aż po robotników. Jest również odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Hor Sheri musi pilnować, by w Dolinie Królów nie doszło do kradzieży. Pod koniec każdego dnia przeprowadza drobiazgową kontrolę. Sprawdza nawet narzędzia, które mogą posłużyć do włamań. Pomimo podjętych środków ostrożności, Hor Sheri nigdy nie jest spokojny. Za każde przeoczenie grozi mu kara śmierci. Hor Sheri nie ufa nikomu. Na budowie robotnicy są pod nadzorem przez 24 godziny na dobę. Mogą opuszczać dolinę tylko pod koniec 8-dniowego tygodnia pracy. Do domów odprowadzają ich specjalne oddziały policji Medjay, pochodzącej z Nubii i Pustyni Wschodniej. Robotnicy mieszkają z rodzinami w specjalnie dla nich wzniesionym osiedlu zwanym Set Maat, miejsce prawdy, znanym dziś jako Deir el-Medina. Nawet tutaj Penta Weret i jego koledzy są pod stałą obserwacją. Hor Sheri nigdy nie kończy służby. Mieszkający w osiedlu budowniczych grobowców są najlepiej doglądanymi robotnikami w Egipcie. Władze zaspokajają wszystkie ich potrzeby. Penta Weret i jego rodzina mają darmowe wyżywienie, mieszkanie, naukę i opiekę medyczną. Jednak te przywileje to dla Penta Uereta za mało. On nie tylko buduje grobowce, ale także je okrada. Our
Horshery ma rację, że nie ufa swoim pracownikom. Penta Ueret nie działa sam. Współpracuje z nim 7 innych rodzin. Co tydzień bezcenne skarby wykradzione z grobowców są szmuglowane do Teb i dalej. Pod samym nosem policji Medjay. Horshery zobaczył dość, by nabrać podejrzeń. Musi działać, inaczej straci pracę i życie. Amen Panefer szybko robi karierę w przestępczym świecie Teb. W odróżnieniu od robotników z Doliny Królów nie ma dobrej pracy i nie może liczyć na żadne przywileje. Jako niewykwalifikowany robotnik mało zarabia. Gdyby nie dorabiał na boku, nie wykarmiłby powiększającej się rodziny. Okradając groby, Amen Panefer może sobie pozwolić na pewien zbytek. Na przykład na sprowadzane z dalekich krajów nasiona maku. Napój z piwa i opium złagodzi bóle porodowe jego żony. Bogowie postanawiają w dniu narodzin, jaka będzie śmierć człowieka. Ten, kto przyszedł na świat 23 dnia miesiąca, zginie w paszczy krokodyla. 4 umrze na febrę, a 5 z miłości. Połowa egipskich dzieci żyje krócej niż 5 lat. Okradając grobowce, Amen Panefer zapewnia potomstwu lepszy los. Ale już wkrótce wszystko się zmieni. In the
Horshery zorientował się, że któryś z jego robotników okrada królewskie grobowce. Musi teraz poinformować o tym przełożonego, inaczej grozi mu śmierć. Pa Uera jest burmistrzem Teb Zachodnich, jednym z najbardziej zaufanych urzędników faraona. W dolinie ma władzę absolutną. Horshery zna swoje obowiązki i wie, na jaką karę się naraża, ale nie decyduje się zaufać przełożonemu. Jest podejrzliwy i boi się, że okradanie grobowców to akcja zakrojona na większą skalę. Przypuszcza, że jego szef może być w nią zamieszany. Horshery łamie przepisy i wyrusza ze swoimi podejrzeniami prosto do przeciwnika, Pa Uera. Paser jest burmistrzem Teb. To uczciwy człowiek, który przestrzega zasad. Jego rodzina od pokoleń służy faraonowi. On i Pa Uera piastują równorzędne stanowiska. Jeden sprawuje pieczę nad Tebami Wschodnimi, drugi nad miastem i nekropolą w Tebach Zachodnich. Rzadko wchodzą sobie w kompetencje. Bogobojny Paser jest przerażony opowieścią Horshery. Nie może pozwolić, by tak oburzające świętokradztwo uszło przestępcom płazem. Jeśli jednak zacznie działać, doprowadzi do wojen ze swoim rywalem Pa Uera. Wieści o zdradzie nadzorcy szybko docierają do Pa Uera. Podczas gdy Paser się waha, Pa Uera natychmiast przystępuje do działania. W szefie policji Bak Uerelu znajduje skwapliwego sprzymierzeńca. Potrzebują kozła ofiarnego, który odwróci uwagę władz od osiedla robotników. Muszą też chronić siebie. Szukają niegroźnego złodziejaszka, który nie ma żadnych powiązań z robotnikami z Doliny Królów. Bak Uerel zna kogoś takiego.
Amen Panefer popełnił wiele drobnych kradzieży. Zostaje aresztowany za splądrowanie grobowca króla Sobekemsafa. Teraz los całego miasta zależy od procesu jednego człowieka. W potężnej świątyni w Karnaku trwa przesłuchanie kamieniarza Amenpanefera. Zarządca Power Ama Plan. Amenpanefer jest ewidentnie winny okradania grobowców. Trzeba go zmusić do zeznań i dowieść, że jego działalność była odosobnionym przypadkiem. Po zamknięciu sprawy budowniczy grobowców i sam Power A będą wolni od podejrzeń. Przestępstwo Amenpanefera to profanacja wszystkiego, co w Egipcie uchodzi za święte. Ten pokazowy proces będzie osobiście nadzorował sam wezyr H.M. Waset. Jest premierem faraona, drugą pod względem ważności osobą w Egipcie. Jego siedzibą jest świątynia w Karnaku. To najświętsza i największa budowla sakralna w ówczesnym Egipcie i jednocześnie sanktuarium prawdy, porządku i boskiej sprawiedliwości. Królewski skryba Nes-Amon spisze zeznania Amenpanefera. Jeśli kamieniarz odmówi zeznań, odpowie za to jego rodzina. Skryba zapisuje uważnie każdy szczegół na dowód, że przestrzegano sądowych procedur. Został on przesłuchany za pomocą bicia kijami i wykręcania stóp i dłoni. Minąłem strażnicę i poszedłem na zachód Teb, zgodnie ze swoim zwyczajem. Było ze mną w sumie 7 ludzi.
Po złożeniu zeznań Amenhotepa zabrano do grobu króla Sobekemsafa. Tam sprawdzono, czy jego zeznania są zgodne ze stanem rzeczy na miejscu zbrodni. Każdy ruch kamieniarza bacznie obserwuje komitet śledczy, w którego skład wchodzą wezyr, Power A i Bak URL, szef policji. Kamieniarz zostaje zaciągnięty do tylnej części obrabowanego grobowca. Wizja lokalna potwierdza zeznania Amenhotepa. Kamieniarz zostaje więc uznany winnym. Pierwsza część planu Power-A się powiodła. Teraz musi jeszcze oprowadzić wezyra po innych grobowcach, by mu dowieść, że przestępstwo Amenhotepa było rzeczywiście odosobnionym przypadkiem. Wezyr odchodzi usatysfakcjonowany. Power A może odetchnąć z ulgą. Tymczasem wieści docierają do robotników z osiedla. Wolni od zarzutów przeprawiają się przez rzekę do Teb. Burmistrz Passer nie podjął dotąd żadnych działań. Jeśli Power A, jego główny przeciwnik, jest zamieszany w aferę, Passer musi postępować ostrożnie. Ale wieczorem budowniczy stają przed jego domem. Passer daje się sprowokować butnym i podpitym robotnikom. To poważny błąd. Dzięki zapiskom na jednym z papirusów wiemy, jakie słowa padły w czasie tej konfrontacji ponad 3000 lat temu. Wrzeszczycie pod drzwiami mojego domu. O co wam chodzi? Jeśli chodzi o królów, ich małżonki, matki królewskie, dzieci królewskie spoczywające w nekropolii oraz o tych, którzy spoczywają w Dolinie Królowych, oni są nietknięci. Twoje czyny są dalekie od twoich słów. Skryba nekropolii Hor-Sheri wytoczył przeciwko wam 5 poważnych oskarżeń. Zostały one spisane. Napiszę w tej sprawie do samego faraona, mojego pana, by przysłał swoich ludzi, aby się wami zajęli. Burmistrz dał się sprowokować i zaczął działać. Chce zanieść swoje oskarżenia bezpośrednio do najważniejszego człowieka w Egipcie, do faraona. Power A był świadkiem kłótni. Wie, że Passer postanowił nagłośnić sprawę okradania grobowców. Musi temu zapobiec. Ironicznie,
Paser chce pójść prosto do faraona, pomijając wezyra H.M. Uaseta. To dla Powera ostatnia szansa. Musi tylko nastawić wezyra przeciwko Paserowi, zanim burmistrz zdąży przedstawić swoje zarzuty. Tej samej nocy pisze do wezyra list. Jego kopia zachowała się do dziś, wkomponowana w akta procesowe. Usłyszałem, co mówił Paser do ludzi wielkiej i czcigodnej nekropolii faraona w Tebach Zachodnich. Nie widzę sensu w jego oskarżeniach. List został tak pomyślany, by zdyskredytować Pasera i rozdrażnić wezyra. Składam raport o tym do mego pana, gdyż byłby to występek, gdyby ktoś o mojej pozycji usłyszał o sprawie i to ukrył. List odnosi oczekiwany skutek. Daje swoje własne świadectwo co do słów, które sam słyszałem od burmistrza wschodniego miasta. Wezyr jest rozgniewany jawnym złamaniem protokołu. Składam mojemu panu dokument na piśmie, aby spowodować, że ktoś weźmie się za ich tyłki już jutro. Burmistrz nie powinien pomijać premiera Egiptu. Pasera trzeba przywołać do porządku. Za sprawą Powera proces Amenpanefera stał się punktem wyjścia do afery politycznej. Ósmego października 1111 roku przed naszą erą. Dwa dni po tym, jak Power A wysłał do wezyra swój jątrzący list, wysoki trybunał zbiera się w świątyni w Karnaku. Odbędzie się tam proces kamieniarza Amenpanefera. Tydzień wcześniej aresztowano go za okradanie grobowców. Obecnie jego proces to element walki politycznej między trzema najpotężniejszymi ludźmi w Tebach. Wezyrem, Paserem i Powera. Dzisiaj rozstrzygnie się los Amenpanefera. W grę wchodzi również przyszłość Power A. Zbliż się i złóż przysięgę. Jeżeli skłamie, procedura zaczyna się od przysięgi. Klub.
Jeżeli skłamie, niech mi odetną rękę i wyślą mnie do odległej części Nubii. W tym sądzie nie ma świadków ani obrony. Wymień wszystkich, którzy byli z tobą. To egipski wymiar sprawiedliwości. Mów. Chodzi tylko o to, by Amenpanefer powtórzył wcześniejsze zeznania. Wyruszyliśmy okraść grobowce zgodnie z naszym zwyczajem. Natrafiliśmy na grobowiec króla Sobek M. Safa, niepodobny do piramid grobowych dostojników, które chodziliśmy rabować wcześniej. Dosłowny zapis zeznań Amenpanefera zachował się do dziś. To jeden z niewielu dokumentów zawierających słowa zwykłego robotnika. Pojedynczy głos z zamierzchłych czasów, w których światem rządzili bogaci i wpływowi. Zabraliśmy złoto, które znaleźliśmy przy dostojnej mumii i ozdoby znajdujące się na szyi króla i w sarkofagu. Znaleźliśmy także małżonkę króla. Podłożyliśmy ogień pod ich sarkofagi. Amenpanefer w najlepszym razie może teraz liczyć na szybką i bezbolesną egzekucję. Ale wezyr prowadzi własną grę. Ma okazję, by publicznie poniżyć Pasera i przywołać go do porządku. Burmistrz Teb Wschodnich wniósł pewne oskarżenia względem nadzorców i robotników nekropolii. Ale ja, wezyr tego kraju, byłem tam ze skrybą faraona. Skontrolowaliśmy grobowce, o których była mowa, i zastaliśmy je nietknięte. Przesłanie wezyra jest jasne. To był pojedynczy wypadek. Wszystko, co powiedział Paser, zostało uznane za nieprawdę. W robotniczej osadzie nie ma korupcji ani zorganizowanej przestępczości. Power A sądzi, że znowu mu się udało. Nie boi się Amenpanefera. Ten zaś nie ma już nic do stracenia. Wie, że korupcja toczy święte miasto i zaczyna wymieniać urzędników, których przekupił. Wziąłem swoją działkę 20 debenów złota i dałem ją skrybie. On mnie uwolnił. Amenpanefer wymienił także innych okradających grobowce. Stałem się rabusiem grobowców dostojników i ludzi tego kraju, którzy spoczywali na zachodzie miasta aż do tego dnia. Nie byliśmy jednak sami. Robiło to wielu innych ludzi w mieście, którzy wcale nie są lepsi od nas.
Kozioł ofiarny wymknął się spod kontroli. Brudne tajemnice Teb ujrzały światło dzienne. Wszyscy są w to zamieszani, i biedni, i bogaci. Teraz, kiedy Amenpanefer przemówił w sądzie, wezyr nie może dłużej ignorować oskarżeń Pasera. Musi działać. Proces kamieniarza zmusza go do przeprowadzenia czystki. Osiem rodzin z osady robotniczej zostaje aresztowanych. Przede wszystkim jest wśród nich rodzina malarza, Penta Ueretta. W czasie rewizji w osiedlu policja odnajduje przedmioty z miedzi i brązu, z wyposażenia grobów, pachnidła, delikatne tkaniny, a także spore ilości srebra i złota. Skarby z królewskich grobowców odnajdywano w całych Tebach. Zachowała się lista winowajców. Jest na niej 29 kupców, 17 tkaczy, 8 skrybów, 8 kapłanów, 7 strażników ze świątyni i 2 policjantów spośród Medjay, a także lekarz, żołnierze, niewolnicy, rolnicy i rybacy. Nawet żona jednego z najbardziej zasłużonych kapłanów z Karnaku została aresztowana za przyjmowanie kradzionych dóbr. Ale Amenpaneferowi nic już nie mogło pomóc. Biedny kamieniarz nie będzie miał grobu ani nadziei na życie wieczne. Wraz z innymi złodziejami Amenpanefer zostaje wyprowadzony poza granice miasta i nadziany żywcem na pal. Zwłoki pozostaną na palach. Dusze zmarłych będą przeklęte na wieki. Tak właśnie działał egipski wymiar sprawiedliwości. Komu powierzono zadanie oczyszczenia świętego miasta? Nie Paserowi. Jego imię nie pojawia się w późniejszych dokumentach. Wezyr H.M. Waset nigdy mu nie wybaczył osobistej zniewagi. Porządek w mieście miał przywrócić zarządca z Doliny Królów, najbliższy współpracownik wezyra. Pa-u-er-a.
Wersja polska, Telewizja Polska. Tekst Magdalena Dwojak. Konsultacja Dariusz Niedziułka. Czytał Maciej Gudowski.